Cześć wszystkim, 30 września. Jestem oto na tej miejscówce, która była nęcona cały tydzień. Zaraz zaczynam całodniową zasiadkę. Idę jeszcze tylko zanęcić papu. Papu składa się z kulek, guma balonowa, kukurydza gotowana razem z konopią. Więc taki oto 5-dniowy miks był nęcony. Zobaczymy, czy po 5 dniach jakieś efekty będą. Fajna pogoda, jest pochmurnie, gdzie niegdzie pokrapuje deszczyk. Ja lubię taką pogodę, więc do usłyszenia za chwilę. Idę zanęcić tam w ten róg i usłyszymy się, jak już będę miał rozstawione wędki, pozarzucone zestawy. Teraz spokojnie jeszcze sobie pogadamy. Na razie. Witam ponownie. Dwie wędki już zarzucone w te nęcone miejsce. Tam łowię na dwie wędki, na kulki guma balonowa, średnica 20. Natomiast trzecia wędka, jest to całkiem odłam, będzie można powiedzieć. W innym miejscu, nienęconym, będzie to kulka typowy śmierdziuch, bo to jest squid liver carp only. Kulka mniejsza, 16, i tylko z kiełbaską PVA. Więc zobaczymy, czy już tak w zaczynającej się jesieni można już stosować śmierdziuchy, czy jeszcze można zapachy owocowe, choć myślę, że tutaj na owocowe nie ma zasady, można łowić cały rok, gdyż do końca nigdy nie poznamy upodobań ryb, karpi, więc trzeba testować nad wodą, próbować, więc ja też to robię. Na ten smak kulek jeszcze tutaj nie łowiłem, więc zobaczymy. Przed chwilą ostro popadało, więc idę zarzucać wędkę, coś takiego. Trzeba będzie chyba się schować do samochodu, bo będzie padać. Więc trzecia wędka też już zarzucona. Zobaczymy, co też pokaże, czy moja strategia nęcenia przyniesie jakieś efekty. No nic, czekamy na rybę. Mam bardzo mało pola popisu tutaj do w razie holu ryby. Jest bardzo zarośnięte.
po jednej, jak i po drugiej stronie. No ale nie zrażam się. Oby było branie. Wtedy będziemy myśleć dalej. Zaczyna się już typowa jesienna pogoda. No nic. Czekamy na branie. Wreszcie jest. Pan kolega. Cały w zieleninie. W przyprawach zielonych. Jeden zestaw mi splątał. Ale jest. W nęconym miejscu. Rybka. Konkretny odjazd. Zaraz ją zważę. Zrobię sesję zdjęciową i szybko ją wypuszczę. Ale zieleniny pełno. W takich warunkach się łowi. Tutaj niestety. No nic. Na razie. Oto 12-kilogramowy karp. Wziął na jedno z wętek zarzuconych w nęconym od tygodnia miejscu. Przynęta to guma balonowa. Ładny, pełnouski, waleczny karp. Żółciutki, można powiedzieć. Ryba trochę poplątała mi żyłki. Ale spróbuję to rozplątać. Będę próbował dalej łowić. Piękna ryba. Żywa, zdrowa. Jesienny karp. 12 kilo szczęścia. Guma balonowa Stalomax. Super. Jeszcze tylko parę zdjęć do wody. I drugi karp na macie. Tym razem niepełnouski. Kuleczka. Guma balonowa. Pięknie się kolega nam tutaj zaczepił. No, waga. Może gdzieś około 10 kg. Zaraz go zważę. Więc widzę, że miejscowa się sprawdziła. Zanęcony od paru dni. Przyniosło efekt w postaci dwóch ryb. Jak na razie. Dobra. Biorę się za szybkie zdjęcie i wypuszczenie karpia. Ale też dał trochę do wiwatu. Widzę, ryby są w łowisku. Po niecałej pół godziny od pierwszego odjazdu nastąpił drugi odjazd. Fajnie ryby żerują. Za chwilę trochę do nęce jeszcze, bo może już wyjadły co nieco jedzonka. Szybkie zdjęcie i wypuszczamy rybę. Super. Widać, ryba ostro żeruje. Drugi pełnouski. Mniejszy karpik. O, to piękny nerwusek. W tym samym miejscu nęconym. Widać, popłaca troszeczkę pochodzić i podnęcić parę dni miejscówkę. Później to potrafi wynagrodzić systematyczne nęcenie. Znalezienie dobrego miejsca i systematyczne nęcenie. Piękne oto ryby. Trzeci karp. Super sprawa. Miałem około 9-10 kilo. Ważna waga. Ważne, że jest następna ryba. Strategia się udała. Jestem mega zadowolony. Super. I guma malonowa. Na razie. Widzę, squid liver nie tylko smakuje karpią, ale też o takim oto linką. Piękny lin. Ładny, zielonkawy, nerwowy. Zaraz kolego wrócić do domu. Ładny lin. Kulka carp only. Squid liver. Dobra.